Szanowny panie marszałku, socjaliści wierzący i niewierzący. Platforma Obywatelska ma dzisiaj wyjątkowe poczucie humoru, ale można by było wam zaśpiewać anielski orszak, niech tą duszę weźmie. Szanowni państwo, dzisiaj obserwujemy śmierć pewnej koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u, ale koledzy z Nowoczesnej też nie powinni się cieszyć, bo część z tych ludzi przecież pracowała dla prezydenta Komorowskiego. Z wypowiedzi ministrów wyłania się bardzo ponury obraz Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. To przerażające, jak państwo zostało zawłaszczone i rozkradzione. Ruch Obywatelski Kukiz 15 powstał właśnie po to, aby przeciwstawić się tego typu układom, korupcji, złodziejstwu, o których wspominali dzisiaj ministrowie. Rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u doprowadził do tego, że zadłużenie naszego państwa sięgnęło biliona złotych, a tak zwany ukryty dług publiczny to 3 biliony złotych. Pieniądze były wyciągane z kieszeni Polaków na taką skalę i tak marnotrawione, a dzisiaj o tym słyszeliśmy. Ale PSL i Platforma nie zrobiły tylko tego. Postanowiły sięgnąć również po pieniądze Polaków. 150 miliardów OFE zostało znacjonalizowanych, przejętych, ja powiem ukradzionych Polakom. To, co PSL i Platforma zrobiły z naszym państwem, jest niewybaczalne. Tyle tytułem wstępu. Jednocześnie muszę zaznaczyć, że Kukiz 15 nie akceptuje wirtualnej formy owego audytu. Przypomina niestety ona bardzo PR-owski zabieg podobny do kolegów z Platformy i PSL-u. Infografiki na Twitterze, prezentacja w sali sejmowej, PowerPoint, rozwijanie rolki i papieru. No jesteście po prostu niepoważni. Rzetelny, prawdziwy audyt powinien mieć formę pisaną, powinien nam zostać dostarczony. Dlaczego tego raportu nie mamy? Chcemy poznać w szczegółach wszystkie fakty, daty, nazwiska, pieniądze i dokumenty. Otrzymać je na piśmie. Jedną z zasadniczych wad III Rzeczpospolitej jest brak odpowiedzialności polityków przed społeczeństwem. Zresztą urzędników też. Będziemy oczekiwać wyciągnięcia konsekwencji wobec winnych bezwzględnie. Prokuratura będzie następnym aspektem, do której państwo się powinniście zgłosić. To, co wyprawia z naszym państwem koalicja, wyprawiała, chwała Bogu, Platformy i PSL-u, jest bezpośrednią konsekwencją wad systemowych III RP. Wad! Ten ustrój to partiokracja. Tak! Partiokracja! Zawłaszczanie państwa przez partię, odbieranie tejże władzy obywatelom, czyli suwerenowi. Oczywiście, dopóki nie zmienimy partiokracji, nic się nie zmieni. Nic. Każda kolejna partia będzie traktować państwo jako swoją własność. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że 4 miliony młodych Polaków szacuje, zgadza się na wyjazd z Polski, na emigrację. Dopóki nie wprowadzimy mechanizmów uniemożliwiających systemowego okradania Polaków przez partie polityczne, prawdziwa zmiana nie może polegać na wymianie funkcjonariuszy partii Platformy PSL-u na funkcjonariuszy PiS. A trzeba zacząć przede wszystkim od uzdrowienia fundamentów ustrojowych państwa polskiego, czyli od nowej Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej dla obywateli. Nie dla was, nie dla nas, dla obywateli. Minister Szałamacha krytykował zadłużenie państwa, podwyżki podatków poprzedniego rządu. To dobrze, że krytykował. My tych podatków jako ruch Kukiza naliczyliśmy w koalicji Platformy i PSL-u aż 21. Ale co robi PiS od przejęcia władzy? Wy kontynuujecie zadłużenia Polaków. Uchwaliliście najwyższy, podkreślam, najwyższy deficyt w III Rzeczpospolitej. 55 miliardów złotych. Praktycznie każdy z ministrów dwoi się i troi, żeby zwiększyć wpływy do budżetu. W Ministerstwie Infrastruktury chcą podnieść opłatę paliwową. Piękny prezent dla Polaków.
Ministerstwo Środowiska chce wprowadzić dodatkowe opłaty za pobór wody. Ministerstwo Kultury wprowadziło opłatę audiowizualną. No piękny prezent. Po tej katastrofalnej koalicji państwo wchodzicie dokładnie w te same buty, czyli partiokracja. Patologie w spółkach Skarbu Państwa myśmy zgłaszali. Niestety minister Jackiewicz nie powiedział, że jest to efekt kolonizacji przez partie polityczne. Czy to Platformę, czy PSL, teraz robicie to wy. Minister Waszczykowski zaprosił swego rodzaju Konrada Mazowieckiego na ziemię polską, czyli Komisję Wenecką. Co państwo zrobiliście, panie ministrze? Zaprosiliście Komisję Wenecką, która będzie patrzyła nam na każdą ustawę. My jako obywatele mówimy nie, proszę nie zapraszać nikogo, kto nie jest związany z państwem polskim do kontroli suwerennego państwa polskiego. Dlaczego nie macie odwagi wycofać się oficjalnie z przyjęcia kwot tak zwanych uchodźców? Podkreślam, tak zwanych uchodźców. Dlaczego nie chcecie referendum w sprawie uchodźców? Apeluję do rządu, niech prokuratura zajmie się ściganiem tych, których wymieniacie w raporcie. Natomiast niech rząd zajmie się w końcu odbiurokratyzowaniem administracji, likwidacją kolejek do lekarzy. I teraz ostatnia rzecz. Skoro mówiliście, że Tusk zmarnował Polskę w czasie kampanii, mówicie to teraz, podobnie z panią premier Ewą Kopacz, to ja mam pytanie, dlaczego popieracie go teraz do najwyższego stanowiska w Unii Europejskiej? Macie jakiś deal? Bardzo dziękuję.